Witam, nazywam się Paweł Tyszkiewicz i chciałbym przedstawić jedną z funkcji WMS.net. Cross-docking to sposób zarządzania asortymentem i jego dystrybucji, polegający na wykonaniu przeładunku kompletacyjnego lub przepakowaniu i następnie wysłaniu towaru do odbiorcy końcowego bez jego magazynowania. W systemie od Software Studio gospodarka prowadzona jest głównie względem asortymentu, jednak ze względu na ciągły rozwój i rosnące wymagania klientów, w celu usprawnienia działania magazynu, do programu wprowadzona została funkcja cross-dockingu. W klasycznej formie przyjęcie w programie WMS.net prowadzone jest przez wypełnienie formularza przyjęcia zewnętrznego bezpośredniego lub wypełnienie ZPZ i na jego podstawie formularza przyjęcia zewnętrznego. Na podstawie porównania dokumentu PZB z przyjęciem typu cross-docking chciałbym zaprezentować działanie tego drugiego. W formularzu PZB wybieramy kontrahenta, asortyment, podajemy lokalizację oraz rodzaj palety, jej numer i ilość asortymentu na danej palecie. Po dodaniu wszystkich przyjmowanych pozycji można zapisać wypełniany formularz, potwierdzając tym samym dokonanie przyjęcia. W przypadku nowego przyjęcia typu cross-docking należy wybrać kontrahenta, opisać przyjmowaną pozycję, wybrać rodzaj palety i nadać indywidualny numer, wpisując go ręcznie lub generując automatycznie. Numer ten będzie identyfikował pozycję w systemie. Ilość w tym wypadku pozwala na identyfikację więcej niż jednej palety wcześniej nadanym numerem. Po wypełnieniu formularza należy użyć przycisk Dodaj. W tym momencie możliwe jest dodanie kolejnych przyjmowanych palet, zapisanie dokumentu lub dodanie formularza jako bufor do późniejszej weryfikacji. W przypadku przyjęć cross-docking nie definiujemy asortymentu i jego ilości na paletach. W systemie zapisywana jest tylko informacja o paletach, które zostały dostarczone i wkrótce mają zostać wydane. W przypadku wydania typu cross-docking formularz jest analogiczny do formularza CDP. Należy też wspomnieć, że w ten sposób można wydać towar, który został przyjęty przy pomocy cross-dockingu. WMS.net prezentowany w tym materiale jest wersją demonstracyjną i jak wszystkie programy od Software Studio może zostać dopasowany do wymogów Państwa firmy. Ja dziękuję za obejrzenie tego krótkiego materiału i zapraszam na stronę firmy Software Studio, gdzie można zapoznać się z programem WMS.net.